Czy nam, czy pan jako człowiek Trójmiasta może obiecać naszym mieszkańcom, że ta inwestycja znajdzie się w programie rządowym i zostanie zrealizowana w latach 2014-2020? Jako mieszkaniec Trójmiasta i przede wszystkim jako przejeżdżający te trasy między Gdańskiem a Szczecinem wiele, wiele razy w ciągu roku i służbowo i prywatnie, chciałbym, żeby już jutro była część gotowa. A jako premier mogę odpowiedzialnie powiedzieć, że decyzja pozytywna została podjęta, że F6 została wpisana i mam nadzieję, że pierwsze przetargi będą rozstrzygnięte do roku 2015. I oczywiście to nie będzie ani z miesiąca na miesiąc, ani z roku na rok, jeśli chodzi o całość tej inwestycji, ale uratowaliśmy tę inwestycję przed wykreśleniem, które było spowodowane koniecznymi oszczędnościami, no bo z jednej strony, kiedy badamy tak zwany strumień pojazdów, to oczywiście są miejsca w Polsce, które wymagają szybszych działań inwestycyjnych. A z drugiej strony to był argument, który wziąłem przede wszystkim pod uwagę, to znaczenie dla rozwoju regionu, bo przecież F6 przebiega przez taką całą połać kraju, która nie pozbawiona jest de facto takich impulsów rozwojowych i cywilizacyjnych, i dlatego argumentacja i tych wszystkich, którzy serdecznie lobbowali, szczególnie na zachodnim Pomorzu, ale też i na Pomorzu Gdańskim, i argumentacja ministra Gawłowskiego, ministra Rankowicza i ministra Nowaka, wszyscy jakby stąd, też z szeroko pojętego Pomorza, ta argumentacja była na tyle skuteczna, nie w sensie towarzyskim, tylko merytorycznym, że ta decyzja zapadła. To oznacza, że do 2020 pojedziemy całą S6. Jeśli nie będzie jakichś dramatycznych niespodzianek, mówię tutaj o kondycji finansowej, ale ja jestem przekonany, że 2014 będzie raczej coraz lepiej, a nie ciężej, to powinniśmy całą trasę przejść.